Przepraszam. Last week on Total Drama Action, our competitors took it on the chin as they faced an all-you-can-eat buffet of deadly natural disasters. But it was Owen's own feet that No i śpiewamy znowu. A mój tato wszystko gra. Widzę was wciąż w moich snach. Kim chcę być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być sławny. Chcę blisko słońca sobie żyć. Tej drodze nie przeszkodzi nic. Spakowane torby na drogę już mam. Kiedyś dojdę tam. Bo ja chciałbym być sławny. Na 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 na. Chcę sławnym być, chcę sławnym być. Ja chciałbym być sławny. Chcę sławnym być, chcę sławnym być. Ja chciałbym być sławny. Twoi sąsiedzi śpiewają pewnie, pewnie tak. Plan to no, Korneliusz, mówiłem, 130 zł brakuje, mniej więcej. Tylko jedna toaleta jest dzisiaj czynna? W tym zwariowanym show w złym guście nie ma nawet przepychacza? Byłabym głupia, rezygnując z pierwszego miejsca 11. W kolejce. Głupia albo kochana. Domki, skarbie, skorzystasz? Nie podlizuj mi się, kłamczucho, nie zadaję się z oszustami. Może umyłbyś zęby? I moja kolejna dyszka od Marcina, trzeba dodać. Do czasu. Harold, skarbie, chcesz moje miejsce? No masz. Nie krępuj się, łapówkarzu. Nie przyjmuję łapówek. To dlaczego dajesz się przekupić leszałnie? Dla mnie ona już wyleciała z drużyny. Tylko, że drużyna jej nie potrzebuje. Wiem, kto wygra. Możliwe, że Danka. Dzięki za ustąpienie miejsca, leszałna. Moja nieoceniona, choć niegodna zaufania koleżanko. Owen, co ty tutaj robisz? Problem nie w tym, co robię, tylko w tym, czego nie robię. Rury się pozapychały. Kto by pomyślał, Kinga, że nie, kokta jest wołowiny tak i serowy ktysiów robota zablokuje marzy, mi cały układ. No dalej, ile można czekać? Drogi, nadchodzę! Szefie, a prawa do prywatności? Ja to próbuję się załatwić! Zalecenie lekarza, mam tutaj środek na twoje zatwardzenie. Proszę. Owoce zmiksowane z otrębami. To nie przypomina jedzenia! Nie przeginaj, mały. Nie pomagam ci z dobrego serca, tylko za karę. Daj mi to. Umieram z głodu, odkąd DJ nas opuścił. Tak, gospodarowali? Nie widziałem. Niezła jazda. No, kto by pomyślał, że otręby są takie smaczne? Nawet w drodze powrotnej. Chciałbym powiedzieć, że zrobiłem swoje, ale nawet nie zacząłem. Dzisiaj bierzemy się za filmy wojenne, więc z życiem wy... Kubły końskiego łajna! Już w pierwszym wyzwaniu będziecie musieli ryzykować życiem wy... Obrzydliwo ślizgłe skorupiaki! Ruchy szeregowi, do roboty! Tak jest! Zawsze chciałem wstąpić do Marines. Są twardzi, noszą ekstra buty i krzyczą ua! Nie mam pojęcia, co to znaczy, ale brzmi super. Ua! Ale jestem podjarany. Mam doświadczenie frontowe. Mój oddział zdobył aż 10 tytułów w grach online. Tajemnica naszego sukcesu? Współpraca. To jest prawdziwy świat, wirtualny świrusie. Chcesz wygrać? Stój z boku i pozwól działać Marines. Ja jestem głównym daniem, a wy to tylko przystawki. Znajdźcie swoje miejsce. Mina ci zrzednie, jak dostaniesz śmiercionośnym Namio. Nie musimy się już obawiać ataku ninja. Z tym cudeńkiem czuję się bezpiecznie. Pokonam nim wszystkich wrogów. Okryją się wieczną niesławą. I ja! Moje imponderabilia! Harold wbił namio we własne namio! Co za frajer! To wcale nie jest zabawne! Dobra, żołnierze! Zdejmijcie opaski! W filmie wojennym najbardziej niebezpiecznym wyczynem kaskaderskim jest skok ze spadochronem. Więc oczywiście to wasze pierwsze wyzwanie! Jeżeli przeżyjemy! Wiecie co? Taka szybka analiza, taką drugą sprawę. Zobaczmy, mamy 9 zawodników, prawda? Teraz tak, po kolei. Harold, on nie wygra. Czemu? Bo jest szczurem. Cheaterskim i wątpię, żeby kreskówce dali mu wygrać.
Heather, jej rola to jest antagonistka, aczkolwiek była antagonistką w pierwszym sezonie. Jej rolę zajął chyba, tak mi się wydaje, Justin. Ale mimo wszystko też nie wygra, bo no ma rolę antagonistki, ona po prostu na sam koniec raczej odpadnie. Duncan, stawiam, że będzie w finale. Z kim? Zobaczymy. Leshauna też coś kombinuje, już są na nią haki, więc myślę, że niedługo Leshauna odpadnie. Owen wygrał w pierwszym sezonie, nie wygra drugi raz. Easy. Easy jest to tylko po to, żeby po prostu być takim śmieszkiem. No taki klimat wariata robić po prostu, ma tylko rozbawiać publiczność i tak dalej. Ona nie wygra, nie zasługuje na to. Justin, tak samo jak antagonista, jak Heather była antagonistką, tak samo on jest teraz antagonistą. On odpadnie zaraz po Heather albo razem w jednym odcinku, ale nie wygra w każdym razie. I teraz tak, Beth. Lindsay. Lindsay jest tylko fanserwisem, dalej będzie fanserwisem, Lindsay nie wygra. I to jest najciekawsze, bo mi się wydaje, że Duncan Beth. Nie wiem, mam nadzieję, że się mylę, ale Duncan Beth finał, tak mi się wydaje. Po prostu reszta nie pasuje. Po prostu reszta nie pasuje, na Beth nie mogę żadnego haka znaleźć. Dosłownie nie mogę nic znaleźć na Beth. Duncan po prostu jest popularny mega. On był już w pierwszym sezonie czwarty chyba bodajże. I mi się wydaje, że on będzie w finale. Duncan Beth, tak mi się wydaje, że to jest finał. Chciałbym się mylić, naprawdę chciałbym się mylić, ale ja już z Owenem chciałem się mylić. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy. Jobaski! W filmie wojennym najbardziej niebezpiecznym wyczynem kaskaderskim jest skok ze spadochronem. Więc oczywiście to wasze pierwsze wyzwanie! Jeżeli przeżyjemy... Czemu jak on wygrał, to teraz nie może? Po prostu to by było bez sensu, żeby dali drugi raz z tego samego. Admirałowie dowodzą marynarzami, a żołnierzami generalnie dowodzą generałowie. Ale admirał brzmi ładniej. Chciałabym, żeby nazywano mnie jej seksom. Admirał Lindsay, dobra? Beth, Lindsay, chcę wam coś zaproponować. Ale spokojnie. Nie wiem, ja się nie patrzę na miniaturki. Chodzi o to, że z samolotu na ziemię jest strasznie daleko. 3 kilometry, ściśle mówiąc. Nieważne, matma jest dla brzydkich ludzi. Zróbmy tak. Skoczycie przede mną, bo mogę potrzebować miękkiego miejsca do lądowania. Zgoda? Wiecie, dziewczyny, że nie do wszystkich trzepoczę tymi pięknymi rzęsami. Nie masz, a nie, masz rzęsy. Nic? Nie, nie masz rzęsy, to są brwi. Wzrok? Za chwilę strefa zrzutu! Wstawać! Zaczynamy imprezkę! Kaskaderzy mają kilka tygodni szkoleń przed skokiem. My damy sobie spokój z tym cyrkiem i przejdziemy do sedna. Do skoku! Jesteś pewien, że to dobry pomysł? Co złego może się wam przytrafić? Magiczna śmierć! Też coś! Dowcipniś! Haha! Zaczynamy! Jest tylko jedno wyjście. Ta, Marcin, postaram się wszystko obejrzeć. Tak jest plan. Ruszaj! No dalej! Nie ma się czego bać! O rany! Szalona dziewczyna wypycha mnie z samolotu! A ja nawet nie założyłem spadochronu! Nic nie szkodzi! Rozmawiałem z naszym ciałem historycznym! W czasie kolega pierwszej wojny światowej nie było spadochronów! Tak? To jakie jest nasze wyzwanie? Proste! Juhu! Powiedzcie Kamykowi, że go kocham! O, witamy w kolega, Epcot Slol. Miło, że wróciłeś. Na wszystko, co służone i ciężko strawne! Nie każ mi tego robić! Zrób to albo dla mnie, albo dla pulpy spekulowanej wołowiny! Aport! Przeżyliśmy! Jak dobrze nie być martwym! Do roboty, żołnierze! Druga część wyzwania spowoduje eksplozję radości! Wybuchnie wszystko w promieniu co najmniej 15 metrów! Czy to są bomby z farbą? Podzieliliśmy obóz na dwie części. Drużyna, która będzie kontrolować bryzganie, wygra. Nareszcie 100 zł, do progu brakuje stówy, równej stówy. Uwielbiam takie rzeczy. Radzę się skonsultować z ekspertem w dziedzinie chemii, bo czymże jest eksplozja, jeśli nie reakcją chemiczną trinitrotoluenu rozkładającego się na C7H5N306 przez N2+5H2O+7CO? Nie mógłbyś mówić po naszemu? Powinniśmy trzymać się Duncana, skarbie. Dlaczego? Brutalna siła kontra inteligencja? Łatwo przewidzieć wynik. No dobra, poddani. Jej seksowność admirał Lindsay zaraz wam powie, co trzeba zrobić.
właściwie trzeba zrobić? Musimy ułożyć materiały wybuchowe w szeroki wzór o gęstym splocie, żeby zapewnić maksymalny rozbrysk farby. Muszę przyznać, że mój plan jest genialny. No dobra, bierzcie się do roboty. Ja jestem za słaby, żeby choćby pomyśleć o pracy. A ja muszę się zdrzemnąć dla urody. Kulinski ma chyba inny głos, czy mi się wydaje. Rozkazuje, żebyś wstał i zabrał się do roboty. Nie, ma inny głos. Czy wam też bardziej jest taki tak gorąco? Bardziej wyższy. Mnie grzeje kaloryfer. Większość ma sześciopak, ja dwunastopak. A to oznacza, że jestem męski w dwójnasób. Nie gadaj, pracuj, leniuchu. To niemożliwe. Mój męski czar przestał działać na kobiety? Powiedz coś! Przestał, Justin! Czas minął! Nie wiem, spróbuj spodnie z nim się jeszcze. Nawet nie zaczęliście! Mylisz się, senior Chris! O, brawo! Dobra mina do złej gry! Easy? Coś ty zrobiło! To nie ja, grubciu! Tylko mój kumpel! Explosivo! Explosivo jest loco na bum bum! Żarówy, możemy już zaczynać? Czas na odrobinę punk rocka. I kto powiedział, że wandalizm nie popłaca? Sprawia mi to ból, ale przyznaję, spisałeś się, Duncan. Tak? Co ty powiesz? Zapamiętaj, kto tu teraz rządzi, kmiocie. To co, możemy odpalać? Si, si, Explosivo jest gotów! Unos, dos, bum, bum! A, no cóż, zdaje się, że mamy jakieś techniczne trudności. Explosivo to naprawdę szalony hombre! Eksplozja była? Tak! W pełni kontrolowana? Nie powiedziałbym! Trzeszczące żarówy wygrywają! Mam zaszczyt wręczyć wam cenną nagrodę! Wielką skrzynię kryjącą fantastyczne tajemnice! Będziecie jej bronić do ostatniej kropli krwi, kiedy po przerwie wrócimy na plan totalnej porażki! O, biedaczysko, nie wyglądasz najlepiej. Mam tutaj coś, co ci pomoże. Otrębowy koktajl na twoje żałosne, zatkane kichy. Nie chcę otrębów, szefie. Marzę o bekonie, serze i frytko. O ile pamiętam, to bekonowy koktajl tak cię urządził. Pij. Ja wypiję, szefie. Nice. Też mi tak burczało, kiedy zjadłem 92 hot dogi na ostro. Niezła rewolucja! Uwaga, uwaga, żołnierze! Przed wami kolejne mordercze zadanie! Coś w rodzaju zabawy w wykradanie flagi. Tylko że w tym przypadku flagą jest skrzynia pełna fantastycznych sekretów! Żeby dowiedzieć się, co znajduje się w skrzyni, trzeba wygrać to wyzwanie. Gra jest warta świeczki. Nie tylko można zyskać nietykalność, ale i zajrzeć do skrzyni. Bądźcie ostrożni, te sekrety mogą rozerwać wasze mózgi na kawałki. Ja potrzebuję mózgu. Spoko, Maroko. Dostaniecie rolkę taśmy, żeby posklejać swoje szare komórki do kupy. Żarówy, to wasza kwatera główna. Nasi nieocenieni dekoratorzy mieli dla was zbudować zamek warowny, dający spore możliwości obrony przed wrogiem. Ale woleli wybrać się do kina, więc musicie zadowolić się tym. To jest szopa na narzędzia. To była szopa na narzędzia. To jest powodzenia. Jak mamy bronić tej skrzyni nie sekretów wiem. Bez fortyfikacji? Pewnie Ewa. Urządzimy burzę mózgów i opracujemy plan. Róbcie sobie co chcecie. Idę zastawić pułapkę na wroga. Powiedział łapkę? W filmach o czasach pierwszej wojny żołnierze zawsze kryją się pod ziemią. W okopach. Dobra, niech ci będzie. Wykopiemy przytulną lisią jamę. Duncan, reszta drużyny kupiła mój błyskotliwy plan. Byłoby miło, gdybyś trochę nam pomógł. Byłoby miło, gdybyś wreszcie zamknął tę swoją wiecznie rozkłapaną jadaczkę. Jestem zajęty. Mam serdecznie dosyć Duncana. Od pierwszego dnia żyły sobie wypruwam. Nagle pan mam wszystko w nosie, zaczyna coś robić i ludzie idą za nim jak w dym. Może i pomógł nam wygrać pierwsze wyzwanie. Ale woda sodowa uderzyła mu do głowy. Panie admirał, co się dzieje? Cóż, Duncan jakoś tak na
wał, a reszta żarów nie wiadomo dlaczego grzebie w ziemi. Moim zdaniem należy ich zaatakować. Ej, jej seksowność admirał Lindsay mówi, że czas na atak. Chwileczkę, pani admirał. Drobna sugestia od Explosivo. Radzi przygotować trojańskie taco. O, uwielbiam meksykańską kuchnię. Dobra, zrobimy gigantyczny placek, taki 5-kilometrowy. Potem napełnimy go wołowiną, fasolą, serem. I papryczkami? Lubię, jak jest ostro. Si, muy, muy, caliente. Ale salsa, przyjaciele. Salsa będzie z dynamitu. Zaniesiemy taco do ich obozu, odgryzą kawałeczek i wtedy nastąpi bum, bum! O nie! Jej seksowność admirał Lindsay. Tam kupię, a popcorn serwiowy. Jedzenie jest bardzo smaczne. Nie powinniśmy robić trojańskiego taco. Shrek, witamy kolega. Siema, Shrek. A tak. Proszę przywitać Shreka. Przystępujemy do ataku, więc ruszcie tyłki i bądźcie! O, rany! Słuchajcie, poddani. Wiem, że boicie się stanąć do walki, ale powiadam wam, bądźcie silni, bezwzględni, nieustraszeni. Walczcie o te skrzynie jak o ostatnią parę wymarzonych spodni na poświątecznej wyprzedaży. Nie, ja palę mentol lighty. Redy to są siekiera. Także miłego palenia, Marcin. Dziękuję. Nie mogę na was czekać. Gdzie oni są? Przed chwilą tu byli. Mam brzuch jak ryba rozdymka. Zaraz wybuchnie. Szauna, tylko bez wiatrów mi tutaj. Nie tylko dlatego, że to ohydne. Ten dźwięk mógłby nas zdradzić. Ale mam tu powietrzne dziecko, które chce się urodzić. Grube, grube. Szasza, dziecinko, jeszcze nie czas. Jak wciąż jest? O, cholera. Zabij o nas. Harold, skarbie, źle, że skłamałam. To był błąd, wybaczysz mi. Jasne, jeśli powstrzymasz gazy. Jak się zostaje kolegą, Bunio, no trzeba dać wspierającego. Co się stało? Chyba mam tu zadrapanie. Moja twarz nie zniesie takiego maltretowania. Mam tego dość. Musisz mi dać przepustkę, pani admirał Lindsay. Czy ciebie to bierze? Nie. Jej seksowność admirał Lindsay mówi, żebyś przestał świrować, jasne? Przestań świrować. Easy, jesteś jakby dziewczyną, tak? Pomożesz? Wiesz, owinąłem sobie Beth i Lindsay wokół palca, ale teraz one się znarowiły. O co chodzi? Mam być szczera? Zupełnie tego nie kumam. Żadne z ciebie ciacho. Nie obchodzi. Nice, easy. No i kurde, ja ją lubię dlatego właśnie. Ona jest ogarnięta mimo wszystko. Zimnie, co myślisz? Ja to mówiłem już w pierwszym odcinku od totalnej porasy, że on w ogóle nie jest przystojny. Ja? Żadne ciacho? I kto to mówi? Ludzie! Ślepa wariatka imieniem Easy! Dla ciebie ja jestem ciachem, tak? Jasne, schrubałabym cię! To... Nice! Fajowo, Easy, bo chociaż jestem słaby i połamany, to i tak bardzo cię lubię. To miłe, grubciu, ale Explosivo? Explosivo kocha tylko dwie rzeczy. Pierwszą jest bum, a drugą jest bum. Złóż to do kupy, co trzymasz? Bum, bum. Ole! Co się tutaj dzieje? Próbuję powstrzymać wielkiego pawia. Spoko, ludzie, chyba już po problemie. Czuję się o wiele... Wymiękam! Leszona urodziła i sprzedała dziecko Korwinowi poza kamerami. Czuję, że zawiodłam moją drużynę. Czujesz? Harold, czym ty się u licha zajmowałeś? Próbowałem zespolić drużynę. Bez twojego wsparcia. Panna Wyziewy też nie pomogła. Pretensje do szefa, on zrobił te koktajle. Niczego nie potrafisz kolega, zrobić porządnie, jesteś idiotą. Przynajmniej tu jestem, przynajmniej się staram. Prawdziwy żołnierz nie opuściłby swojego oddziału. Kolo, zabierajmy się stąd. Nie, najpierw powiedz, że jesteśmy drużyną. Ja? Wolisz umrzeć z powodu zatrucia toksycznymi gazami? I powiedz, że cenisz mój wkład w sprawę. Ten złowieszczy odgłos oznacza, że zbliża się coś bardzo złego. To może być gorzej? Nie jesteś kompletnym patałachem. Cenię tę małą część ciebie, która nie jest patałachem. Możemy już iść? Ma się rozumieć, kolego. No też cię pozdrawiam, tak. Ich czworo, a nas dwóch. Marne szanse. No co ty? Mam w zanadrzu tajną broń. Twoje namiot? Już po nas. Szanuję waszą siłę, ale i tak was pokonam.
co poradzę, Jablusi, co poradzę. Jestem boomerem. Muszę przyznać, że to było dobre. Świetnie się spisałeś. Drużyna się spisała. Czas minął. Żarówy obroniły skrzynię i kolejny raz wpisały się na listę zwycięzców. To oznacza, że makiety odeślą dzisiaj kogoś do domu. Teraz już mogę wyjawić zwycięskiej drużynie sekrety ukryte w tej pięknej skrzyni. Oto właśnie tak zażarcie walczyliście. Cała ta męka! Przelane łzy! Jakie łzy, ziom! Oczy nas piekły z powodu gazowych ataków leszauny! Takie ogromne poświęcenie i po co? Dla pustej skrzyni! Wojna to szaleństwo! Czemu? Nie wybaczcie. Czy oglądacie trzeci sezon? To od was zależy, to od was zależy. Słyszę płacz i zgrzytanie zębów. Dzisiaj nikt nie jest bezpieczny. Lindsay, powiedz, jak oceniasz swoje szanse? Bądźmy szczerzy. No właśnie, jak oceniamy szanse tych wszystkich tutaj, bo powinien być jeszcze Justin. Jest ich pięcioro. No ostatnio była Lindsay zagrożona, ale wątpię, że zrobią takie fikumiku, że teraz odpadnie. Możliwe, że... może Izzy albo Owen? Zobaczymy. Że moje nędzne admirałowanie przesądziło o przegranej. Jeśli dziś odpadnę, nikogo nie będę winić. Z wyjątkiem Beth. Dlaczego mnie? Na kogoś muszę zrzucić winę. Dobra, kolejna Izzy. Przesadziłaś przy pierwszym wyzwaniu. I to kosztowało makiety zwycięstwo. Czy to twój szalony tyłek zasiądzie dzisiaj w limuzynie? I to po raz drugi? Eksplozivo nie będzie odpowiadać panuje, na żadne Kuba, pytania. Justin! Beth i Lindsay najwyraźniej opuściły twój narożnik, przystojniaku. Martwisz się? Nigdy się nie martwię. Nie chcę mieć zmarszczek. Dobra, dobra. Podliczyliśmy już wasze głosy. No, najwyższy czas wręczyć nagrody. Dzisiaj pozłacany Chris wędruje do Beth, Lindsay i Owena. Zostało nam jeszcze dwoje nominowanych. No to, dobra, będę szczery, z tej dwójki wolę oczywiście, żeby Justin odpadł, ale chyba to jest czas Easy. Ostatniego Chrisa otrzymuje... Justin! Wiedziałem. Będę tęsknił, Iz! Zagłosowałem na Easy nie dlatego, że powiedziała, że żadne ze mnie ciacho. No dobra, właśnie dlatego zagłosowałem. Tylko, że Beth i Lindsay groziły, że odeślą mnie do domu. Ale jak widać, nie straciłem swojego uroku. Musiałem tylko troszkę się przyłożyć. Zaprezentowałem działające na niewieście serca machnięcie grzywą. Tak. Jestem w grze, kochani. Cóż, nareszcie pozbyliśmy się panny kopniętej i postrzelonej. Znowu, po raz ostatni. No to się okaże. Zbiórka za tydzień na planie totalnej porażki. Spocznij. To prawda, zgadzam się z wami. Lepiej było, żeby Justin odpadł, no ale on tu pewnie rolę antagonisty. Nie odpadnie za szybko. No dobra,